Cześć, tu Kasia Sielicka, angielski w pracy z humorem. Dzisiaj wpadam z kolejnym słówkiem, które prawdopodobnie źle wymawiasz, a jest to słówko develop, developer, development i wszystkie słówka z tej rodziny. Nieprawidłowa wymowa większości Polaków tych słówek pochodzi z polskiego po prostu, bo po polsku mamy akcent standardowo na przedostatnią sylabę. Więc na przykład firma deweloperska to akcentujemy na per, deweloperska, bo to jest przedostatnia. A w nazwach, jeśli mówimy o typie firmy, że jest to developer, akcentujemy na lo, bo to jest przedostatnia sylaba. Więc po polsku ten akcent się przesuwa. Dlatego mamy na przykład firmę Dom Development po polsku, akcentowane na lop. Okay? I mamy absolutne do tego prawo akcentować po swojemu słówka, których używamy po polsku. Ale jeśli mówimy po angielsku, to po angielsku ten akcent się nie przesuwa i on jest na vel, czyli develop, develop. I on zostaje na vel we wszystkich słówkach z tej rodziny, czyli developer, development, rozwój, development. Albo kraje rozwinięte, developed countries, okay? Rozwijające się kraje, developing countries, cały czas na vel. Developer IT, an IT developer, ok? I w końcu rozwój osobisty, personal development. Wszystko jest na vel. Jestem ciekawa, czy wiedziałeś o tym? Daj znać w komentarzu. Takiej właśnie wymowy uczę na moich kursach. Uczę też na kursie dla gimnazjalistów. Boże, nie ma gimnazjalistów, to ósmoklasistów. Który to kurs tylko do końca tego tygodnia jest zapłacony. Link w komentarzu. Daj znać, czy wiedziałeś o wymowie develop, development, developer i do zobaczenia.